Od dawna chciałem wyrazić, co oznacza dla mnie szukanie siebie. Gdzie właściwie się znajduję? Kim jestem? Czym lub gdzie jest mój umysł? Częstym problemem, z jakim spotykam się w tego typu projektach, jest wiedza, od czego zacząć. Skąd mam wiedzieć, jakiego rodzaju odpowiedzi szukam? Jak będą one wyglądać? Szukanie odpowiedzi na tego typu pytania wydaje się być skazane na niedokładności. Właściwie można to odczuć. Brakuje im jakiegoś ważnego elementu. Brakuje im samego doświadczenia. Ciężko to opisać, bo to tak jakby świecić gdzieś latarką, gdzie jesteś już w tym samym czasie. Próbujesz odgadnąć, na co wskazuje światło, a jednocześnie stoisz w miejscu, z którego ono płynie. Tak więc szukanie siebie jest trochę jak bieganie za własnym ogonem, nadeptywanie na własny cień. Możesz stale przyspieszać, ale im szybciej gonisz, paradoksalnie tym szybciej oddalasz się od siebie i nadal stoisz w tym samym miejscu. To gra percepcji, w której poszukiwanie wiedzy o sobie mija się z celem i dostajesz to zrozumienie tylko wtedy, gdy przestajesz próbować szukać. Poszukiwanie siebie jest jak podążanie dokądś, będąc już tam w tym samym czasie. Tak więc umysł wydaje się być tylko ruchem w przestrzeni, ścigającym następną chwilę, by stać się dokładnie tym, czym jest. Możesz to nazwać przygodą lub odkrywaniem, oszukiwaniem siebie lub grą, odgrywaniem jakiegoś rytmu istnienia, tworzeniem zabawnej filozofii. Ta sama zasada dotyczy poszukiwania miłości. Gonimy za przyjemnymi rzeczami, takimi jak pieniądze, wygoda, uwaga, sława, seks lub narkotyki, odwracając uwagę od spełnienia, które pochodzi z miłości własnej i bycia sobą. Jest to część procesu, w którym mieszasz się z codziennymi troskami, uczuciami, wrażeniami, myślami, spostrzeżeniami, historiami, obrazami i potrzebami. Myślisz, że jakoś zostałeś uwięziony w swoim umyśle, ale fakt, że to ty sam siebie doświadczasz, czy nie jest to jakoś naprawdę fascynujące? Dziwne? Zaskakujące? Może przerażające? Kim jesteś? Co to za rzecz, która myśli, że to ty? Twierdzi, że to ty i czyni ciebie tobą? Oddzielny ty, który kieruje całym twoim osobistym ja? Może jesteś w jakiś sposób wymyślony sam w sobie? Gdy otrzymujemy intelektualną wiedzę o sobie, naszą natychmiastową reakcją na nią jest poczucie, że to nie może być mną. Jestem czymś zdecydowanie większym. Żadna z tych myśli nigdy nie może reprezentować mnie całkowicie w mojej istocie. Jestem w tym wyjątkowy. Możemy również identyfikować się z codziennymi troskami, stałą rutyną, pracą lub innymi ludźmi. Ma to praktyczny sens. Kto będzie szukał odpowiedzi na pytania typu, gdzie jest mój umysł, jeśli mamy rachunki do zapłacenia, pracę do zrobienia, ludzi wokół nas, o których musimy zadbać? Wydaje się być szaleństwem robić to przez cały czas. Bezproduktywnym pomyleniem, wywołującym niepokój. A może tak właśnie jest? Jesteśmy tym, kim jesteśmy, a nasz umysł jest tam, gdzie jest. Poszukiwanie sensu nie musi być procesem odrębnym od naszego codziennego życia. Wreszcie, gdziekolwiek pójdziemy, tam go znajdziemy. Wygląda więc na to, że najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, aby zacząć, to zatrzymać się i sprawdzić, co to jest to, co nazywamy początkiem. Może tam znajdziemy wszystkie odpowiedzi.